pod tą nazwą jeździmy od 4 lat, pod nazwą Cheerleaders Flex Sopot. Nasz zespół to głównie gimnastyczki artystyczne, które są już jakby po karierze swojej, więc możemy to wszystko wykorzystać w naszych choreografiach. Mamy układ ze wstążkami, z obręczami, płachtami i takich gadżetów dziewczyny z NBA zazwyczaj nie mają. Byliśmy w Stanach 2 razy, więc mieliśmy okazję zobaczyć, jak wyglądają mecze tam, jak reaguje publiczność. Tam jest po prostu z większym rozmachem to robione. Jest też dużo rzeczy dookoła, które się dzieją. Tak samo gorąca atmosfera jest na meczach siatkówki i tutaj Kułaga Magiera robią dobrą robotę i naprawdę jest wyśmienicie. Przed Mistrzostwami Świata trenowałyśmy 3-4 razy w tygodniu. Przygotowujemy ponad 30 układów. Staramy się, aby każdy układ był inny, ciekawy, interesujący, który porywa naszych kibiców. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że występujemy i że ludzie nas oglądają, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Nie możemy o tym myśleć w trakcie naszego układu, tylko skupiamy się na tym, co mamy do pokazania na występie, żeby nam wszystko wyszło równo, żeby wszystkie przybory złapać, żeby nie było żadnej wpadki. Nie ma tutaj czasu na myślenie o tym, kto na nas patrzy. No i myślę, że do tego tak samo podchodzą nasi mężczyźni, wiedzą, że to jest nasza praca i hobby jednocześnie, mają do nas zaufanie, zresztą nigdy ich nie zawiodłyśmy, tak więc w ogóle powinnyśmy im podziękować za to, że naprawdę są tolerancyjni i że to wytrzymują, bo wiadomo, że pewnie są świadomi tego, że mężczyźni nas oglądają i no, gdzieś pewnie by chcieli zapytać o numer, ale tak jak mówię, my jesteśmy przede wszystkim w pracy. Który z polskich siatkarzy jest najprzystojniejszy? Andrzej Wrona. Winiarski też.